nie jest łatwe. Wiadomo, egzaminy, biblioteki, ksero. Jest jednak coś, co wzbudza w studentach największy lęk. I nie jest to kolokwium. Nie jest to egzamin. To coś dużo bardziej przerażającego. Wizyta w dziekanacie. Zapraszamy na skecz. Chwila charakteryzacji. Dobry. Niestety nic panu nie powiem, bo mam teraz przerwę. A kiedy kończy się przerwa? Za jakieś 15 sekund. To ja poczekam. Tak. Czy mógłbym? Nie. Ale ja chciałbym wyrobić duplikat legitymacji studenckiej. A jest pan studentem? No tak, oczywiście. Legitymację poproszę. No właśnie nie mam. To skąd ja mam wiedzieć, że jest pan studentem? Pani, ja miałem legitymację, ale ja ją zgubiłem. I dlatego przyszedłem tu po pomoc. Po pomoc do dziekanatu. Dobre. Pana nazwisko i imię. Bogdan Awers. Nazwisko i imię. A nie mogłaby sobie pani tego obrócić? Jakby się pan nazywał rewers, to bym sobie odwrócił. Nazwisko i imię. Awers Bogdan. Rewers Bogdan nie ma. Awers. To co? Mam jeszcze raz szukać? Gdyby była pani taka miła. Proszę pana, to jest dziekanat. Ja nie mam obowiązku być miła. Jest. Teraz musi pan napisać prośbę do dziekana, przynieść zdjęcie, no i oczywiście wpłacić 50 zł na nasze konto. A poda mi pani numer konta? A na którym pan jest roku? Na czwartym. I jeszcze nie zna pan numeru konta na pamięć? Wstyd! Wisi w gablocie. Dziekanat, słucham. A cześć. Nie, nie przeszkadzasz. Co ty gadasz? Baśka dostała się do programu Mam Talent? Nasza Baśka z dziekanatu? Za co? Że mówi dziękuję i proszę? Po co? A co u ciebie? Opowiadaj. Przepraszam, czy mógłbym? Bo widzi pani, Anendoła, ja za chwilę nowe zdjęcie na naszej klasie? A z kim? Napisałem prośbę do dziekana, ale wiesz, ja mam co, koniecznie problem ze zdjęciem, a bardzo mi się śpieszy. Zadzwonię później, pa. Więc? Co? Mam problem ze zdjęciem. Czego? Zdjęciem do legitymacji. Pan ciągle o tym samym. Bo widzi pani,
Ja mam tu takie jedno zdjęcie. I może z niego udałoby się wyciąć moje zdjęcie do legitymacji. Tylko, że ja jestem na tym zdjęciu z kolegą. I ten kolega ma nagi tors. Bo my byliśmy nad morzem. Przepraszam za te bazgroły, to numer telefonu do kolegi. To co, dałoby radę na jutro? Muszę to skonsultować. Jola! Chodź pokażę ci coś fajnego! Piotrek? Piotrek, nie uwierzysz? Właśnie wykorzystałem nasz numer ze zdjęciem i chyba się udało. No, tylko spodziewaj się telefonu od pani z dekanatu. Ale Piotrek, to tylko jedna randka. Piotrek, Piotrek, teraz się nie wykręcaj. Jesteś mi coś winien po tym, jak na moje zdjęcie z nagim torsem zaliczyłeś egzamin u profesora Czajkowskiego.